Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Harden the Black z tej strony. Przed Wami kolejny odcinek vlogów akwarystycznych, przedstawiających wycinek mojego prywatnego akwarystycznego świata. Dzisiejszy film będzie poświęcony zmianom aranżacji w moim sztandarowym zbiorniku. Zapraszam do oglądania. W jednym z pierwszych tegorocznych filmów nakreśliłem, iż pośród projektów planowanych na ten rok jest dokonanie kompletnego, przearanżowanego prawego rogu zbiornika. Znajdujący się tam dotychczas pień grabu był nieatrakcyjną kryjówką dla ryb, a zarazem nie wyglądał dość naturalnie. Stał się on domem jedynie dla duszka brazylijskiego, zmuszając wszystkie inne ryby do nagromadzenia się w kryjówkach lewego rogu zbiornika. Duże, terytorialne ryby mogły czuć się w ten sposób niekomfortowo. Powody te stały się przyczyną wykonania zupełnie nowego projektu. Grabowa karpa została usunięta ze zbiornika, dając możliwość utworzenia większej ilości niezależnych kryjówek. Celem nowego projektu było stuprocentowe wykorzystanie rogu zbiornika. Mowa tutaj o zapewnieniu schronienia zarówno dla przydennych sumów i zbrojników, jak i stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pielęgnic i kąsaczy w wyższych partiach wody. Zależało mi również na wykorzystaniu różnorodnych kryjówek oraz bogatej roślinności. Bazą aranżacji stał się korzenie mangrowca, jabłoni oraz wydrążona kłoda lipy. Korzenie zostały solidnie związane ze sobą. Z mojego doświadczenia, posiadając duże ryby, jest to kwestia niezbędna. Kamienie otoczaki obciążą suche drewno. Zdecydowałem się na przywiązanie ich nierdzewnym drutem. Pozwoli to na uniknięcie niebezpiecznego obkładania kryjówki w wyższych partiach. Sumy, zbrojniki czy pielęgnice z łatwością mogłyby zrzucić skały, tłukąc szkło lub wyrządzając sobie krzywdę. Wszystko musi być stabilne oraz bezpieczne. Dopełnieniem konstrukcji stały się poprzecinane rurki bambusa, łupiny orzecha kokosowego oraz średniej wielkości rurki PCV. Nie są one wprawdzie estetyczne, lecz spełniają swoją funkcję. Elementy te zostały zamaskowane oraz ukryte. Akwarium aranżacyjnie zachwyca. Potrzebuje ono bowiem czasu na pokrycie się roślinnością. Dopiero półmrok ukaże kwintesencję projektu. Całość aranżacji otaczają kamienie, ukrywające drut oraz dodające naturalnego charakteru. Konstrukcja została pokryta epifitami. Zadbałem również o dobro ryb w toni. Dodatkowe pionowe gałęzie wierzby stanowiące tło oraz swobodne korzenie roślinności nadwodnej posadzonej bezpośrednio w zbiorniku stanowią znakomitą kryjówkę. Tafle zacienie dodatkowo swobodnie pływający rogatek, limnobium oraz salwinia. Uważam, iż udało stworzyć się istny rej dla ryb, będący zarazem harmonijny, naturalny i schludny dla oka.
Ruch zbiornika, współzaplanowaną tajemniczość, stale zyskując na przestrzeni czasu, na wzgląd rozrastającej się roślinności. Po kilku miesiącach aranżacja osiągnęła kwintesencję swojej formy. Stała się stałym domem, m.in. dla ducha, dla Tydory, dla Beo, samca Ancistrusa, a także przerażającego mrocznego buldożera, jaki od niedawna zamieszkał mój zbiornik. Lecz o nim dowiecie się w kolejnym odcinku. Nowa aranżacja zdecydowanie spełnia oczekiwania moje oraz ryb. Porównując ją z poprzedzającą, jest bardziej praktyczna, estetyczna, naturalna oraz harmonizująca z resztą zbiornika. W tym materiale to by było na tyle. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za jego obejrzenie. Jeżeli film ten Ci się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Zachęcam również do zaglądania na moje social media, do których linki macie w opisie. Adam the Black. Na razie, cześć.